Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj krótko i na temat. Ja dzisiaj zacznę tak naprawdę od rozgrzewki, bo od tego się zaczyna każdy trening. Pamiętamy, że rozgrzewka ma nie tylko przygotować nasze ciało i rozgrzać nasze mięśnie i przygotować je do treningu. Rozgrzewka ma na celu także przygotowanie nas mentalnie do treningu, żebyśmy wyciągnęli z tego treningu jak najwięcej. Dlatego te 15-20 minut, oprócz tego, że rozgrzewamy nasze ciało, musimy się też skupić i wprowadzić w odpowiedni stan. A pomoże mi w tym piłeczka tenisowa. Ćwiczenia wprowadzające, które dzisiaj Wam pokażę, mają na celu przede wszystkim poprawienie naszej precyzji i czasu reakcji. Po pierwsze, dlatego, żebyśmy nie lali trenera po łokciach, po przedramionach, po twarzy. To też jest taka ważna uwaga na początek, że trener to nie worek, więc jak chcecie łupać z całej siły, to od tego jest worek. Jeżeli pracujemy na tarczy, to skupiamy się na precyzji, tak? To mają być precyzyjne ciosy i trafiamy w tarczę, a nie w przedramię, w łokieć, w ramię, w czoło i nie wiadomo gdzie. Dlatego też ta rozgrzewka pozwoli nam skupić się na precyzji. Będziemy mieli mały cel, w który będziemy musieli, że tak powiem, trafić. Zaczynamy. Pierwsza runda, wprowadzenie, czyli piłeczka i dowolnie, dowolna siła, dowolna trajektoria, raz lewa ręka, raz prawa ręka. Musimy tylko tutaj zobaczyć, jak piłka się zachowuje, gdzie będziemy ją łapać, jaką wysokość uzyskujemy podczas konkretnego rzutu. Musimy po prostu zapoznać się z przyrządem. Cała filozofia. Możemy także spróbować chwytać już delikatnie z pozycji ciosem lewym prostym. Żeby sobie utrudnić, możemy też spróbować odbijać od ścian w różnym kierunku. Druga runda, kozłowanie. Na początku, podczas pierwszej minuty, zalecałbym kozłowanie po prostu w linii prostej do przodu i do tyłu. Można pobawić się wysokością, czyli wyżej, schodzić później nieco niżej, kontrolować cały czas piłeczkę. Druga minuta, to już dowolnie, w dowolnym kierunku kozłujemy. Próbujemy przerzucić piłeczkę między nogami, nad sobą. W przerwach pomiędzy rundami zalecam rozciąganie. Runda trzecia z ciosem. To samo, odbijamy, ale już mamy pozycję zachowaną i chwytamy ciosem lewym prostym. Staramy się piłkę łapać mniej więcej na wysokości wzroku, aczkolwiek to nie zawsze wychodzi. Próbujemy także obniżyć pozycję. Możemy pokusić się o dodanie kilku ciosów lub zmianę pozycji i chwytanie piłki prawą ręką. To samo w przypadku ściany. Możemy podejść, zadając jeden cios prawą ręką lub lewą ręką, drugą chwytamy. Tu tak samo możemy się pokusić o dodanie kilku ciosów lub obrony. Runda czwarta, kozłowanie na ścianie. No, tutaj już jest nieco pod górkę, nie jest to takie proste, dlatego zalecam na początku złapać rytm, stanąć nie za daleko ściany i po prostu odbijać. Kiedy złapaliśmy już mniej więcej ten rytm, proponowałbym namalowanie lub przyklejenie sobie jednego punktu na ścianie i celowanie tylko i wyłącznie w ten punkt. To znacząco utrudnia to ćwiczenie.
Dla bardziej cierpliwych polecam uderzenia pięściami. Bardzo trudno jest kontrolować w ten sposób piłkę, ale jest to jak najbardziej możliwe. Ja to mam mocno. Musisz spowolnić. Runda piąta. Refleks i czas reakcji. To ćwiczenie polega na odrzuceniu piłeczki za siebie, a na usłyszenie dźwięku odwracamy się szybko i łapiemy piłkę z ciosem. Możemy także pokusić się o dodanie kilku ciosów po schwytaniu piłki. Warto zwrócić uwagę na to, jak rzucamy piłkę, bo jeżeli rzucimy ją za daleko, po prostu do niej nie dojdziemy. Druga minuta, podrzucamy piłkę, obracamy się dwa razy w jednym kierunku, dwa razy w drugim kierunku. Jak najszybciej próbujemy chwycić piłkę. Jest to nic innego jak symulacja otrzymania ciosu, gdzie ostrość naszego widzenia nieco spada. Ostatnie dwie po dwie minuty, na luzie, dowolnie, zabawa, rytm, rozluźnienie. Dla niektórych może to być koniec treningu, szczególnie po chorobie. I ostatnie dwie rundy. Możemy zrobić wszystko to, co robiliśmy do tej pory. Jak mawiał mój trener, to jest boks, tu trzeba myśleć. Trzeba, od siebie dodam, że trzeba być także kreatywnym, więc te dwie rundy są tak naprawdę dla nas. Możemy dołożyć ciosy sierpowe. Pamiętajmy, że jest to rozgrzewka. Skupiamy się, przede wszystkim czytamy swoje ciało i sygnały, które nam wysyła. Jeżeli mamy jakąś część ciała jeszcze nie do końca dogrzaną, to znak, że musimy poświęcić jeszcze rundkę, może dwie, na dogrzanie tej partii, zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń. Oczywiście warto też zawsze zwrócić uwagę na swoją technikę, zatrzymać się przy wyprowadzonym ciosie. W opisie filmu znajdziecie rozpisany cały trening runda po rundzie. Zalecam, żebyście zrobili sobie jedną taką rozgrzewkę i po prostu dajcie mi znać, czy przypadło Wam do gustu, czy jest łatwo, czy może jest trudno, jakie są Wasze opinie na ten temat. Jeżeli macie jakieś swoje fajne, wypracowane metody treningowe lub techniki pracy, no zacznijmy od piłeczki. Z piłeczką, no to nie widzę problemu, żebyście się tym na grupie podzielili. Nagrajcie krótki filmik i pokażcie, jak jeszcze możemy ćwiczyć z tą piłeczką. Pokażcie jakieś ćwiczenie, które jest interesujące. Ja bardzo chętnie je sprawdzę. Bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą, bardzo lubię też czerpać z wiedzy innych. Na tym to polega, musimy się uczyć cały czas. Nikt nie jest alfą i omegą, a jak ktoś jest, to zalecam od razu się od niego gdzieś tam ulotnić, bo jak już wie wszystko, to znaczy, że nie wie nic. To tyle w temacie. Bawcie się sportem, bądźcie zdrowi, życzę Wam braku kontuzji, życzę Wam ogromnej radości z treningu. No i co? Do zobaczenia do następnego filmu. Siemano, hej!